Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wojsko.pl94, a ja zapraszam Was na podręcznik broni, przegląd uzbrojenia z gry Battlefield 4, pole bitwy 4 z kampanii. Tak więc zaprezentuję Wam wszystkie bronie, jakie są dostępne w kampanii, niezależnie od tego, czy mają akcesoria, czy też nie. Ale na początek zobaczmy, ile tych broni jest, a jest ich całkiem sporo. Na początek broń osobista i jest tutaj rewolwer M412 Rex. Następnie mamy strzelby, a wśród nich mamy dostęp do 870 MCS, Hawk 12G czy też Hawk 12G, M1014, QBS09, Saiga 12K, SPAS 12, USAS 12, UTS 15. Dalej mamy pistolety maszynowe, które błędnie są w serii Battlefield nazwane broniami typu PDW, czyli Personal Defense Weapon, obrony osobistej. Jest to nieprawda, gdyż nie ma czego, jeśli chodzi o, może inaczej, jeśli chodzi o to, co, czy jest kategoria broni ochrony osobistej. Nie, nie ma takiej. Jest to angielskie nazewnictwo. Natomiast w polskim nazewnictwie nie ma czegoś takiego jak broń obrony osobistej. Tylko są pistolety maszynowe. A wśród nich mamy CBJMS, czy 3A1, czy też CZ3A1, JS2, MX4, P90, PDWR, gdzie tu jest pro, powinien być PMR, nie obrony osobistej R, tylko pistolet maszynowy R, PP2000 oraz UMP45. Dalej mamy karabinki, a wśród nich A91, AC52 CQB, AK5C, G36C, M4, SG553. Jeśli zaś chodzi o karabiny szturmowe, to mamy AEK971, AK12, AUG A3, 3805 czy też CZ805, FAMAS, M16A4, M416, QBZ951, SAR21, SAR-H. Następnie mamy ręczne karabiny maszynowe, a dostęp do tego arsenału to M240B, M249, MG4, PKP Peszenek, QBB951, RKM typ 88, U100 MK5. Następnie mamy karabiny wyborowe. Jest to MK11 Mod 0, M39 ENR, QBU88, RFB, Star HSW, SWD-12. I na końcu mamy karabiny snajperskie. Jest ich tylko 5, a pośród nich 338. Recon, czyli zwiadowca, FJS, czy też FYJS, M82A3, Scout Elite, czy też Scout Elite, albo elitarny zwiadowca, oraz SW98.
Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje gadanie. Tak więc ja zapraszam Was już do prezentacji każdej z tych broni. I zapraszam do następnych materiałów. Trzymajcie się. Hej!